Nowak, zapraszam na sport. Michał Cieślak powalczy w styczniu o pas mistrza świata WBC. Informację potwierdził Tomasz Babiloński, promotor Radomianina. Michał Cieślak 18 stycznia 2020 roku będzie boksował o tytuł mistrza świata kategorii junior ciężkiej na gali w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. Rywalem Radomianina, który do tej pory stoczył 19 walk i wszystkie wygrał, będzie Ilunga Makabu. Przeciwnik Radomianina do tej pory stoczył 28 pojedynków, z czego 26 wygrał i 2 przegrał. Stawką będzie wakujący pas mistrza świata WBC, który w latach 2010-2014 należał do Krzysztofa Diablo-Wodarczyka. Michał Cieślak 20 grudnia miał stoczyć walkę na gali Babylon Promotion w Nowym Dworze Mazowieckim. Radomianin jednak tam ostatecznie nie wystąpi. Nie pozwalają na to przepisy, organizacja WBC nie zgadza się na toczenie walk w okresie 6 tygodni przed pojedynkiem o tytuł. Karolina Gołda z Akademii Tenisowej Masters Radom dotarła w grze singlowej do ćwierćfinału halowych Mistrzostw Polski Młodzików. W tej fazie musiała uznać wyższość czwartej w rankingu Martyny Mackiewicz. Eleklerk Radomka w tym roku już nie zagra. Do ligowych zmagań radomianki powrócą dopiero w styczniu. 11 meczów pierwszej rundy i 2 rozegrane awansem z drugiej. Eleklerk Radomka Radom zgromadziła do tej pory 9 punktów. Tego dorobku w 2019 roku już nie powiększy. Podopieczne trenera Adama Grabowskiego ostatnim weekendowym meczem z deweloperem Skyres w Rzeszowie zakończyły tegoroczne granie w lidze. Teraz, ze względu na styczniowe kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w lidze siatkówki kobiet nastąpi miesięczna przerwa. Kolejny mecz, zgodnie z terminarzem, Eleklerk Radomka rozegra dopiero w weekend 18-19 stycznia. Rywalem radomianek będzie wtedy Energa MKS Kalisz. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia!